Każdy człowiek czegoś się boi. Małe dzieci boją się ciemności albo wielkiego psa. Dorośli boją się o zdrowie swoje, ale jeszcze bardziej rodzice boją się o zdrowie swoich dzieci. Dzieci z kolei boją się o zdrowie swoich rodziców. Więc tak jak powiedziałem, wszyscy czegoś się boimy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Najbardziej niezwykłe jest to, że człowiek boi się również Pana Boga. I nie taką Bożą bojaźnią, ale bojaźnią czy strachem, który nazwałbym diabelskim. Skąd ten strach przed Bogiem wziął się w człowieku? On już jest w człowieku od grzechu Adama. Pamiętamy dokładnie z Biblii tę sytuację, kiedy Adam z Ewą znaleźli się w sytuacji próby wiary. Diabeł przyszedł do Adama i Ewy i zaczął im sugerować następującą rzecz. Mówił im mniej więcej tak: Adam i Ewo, popatrzcie, Pan Bóg czegoś wam zabrania, nie możecie zrywać owocu z tego drzewa. Pan Bóg coś przed wami ukrywa. Co prawda Pan Bóg mówi, że chce waszego dobra, ale to nieprawda. On was oszukuje. Chce was wykorzystać. Żyjcie w zależności od Pana Boga. To nie jest was godne. I wtedy Adam z Ewą zaczęli się zastanawiać, kto mówi prawdę. Czy prawdę mówi Pan Bóg, czy może raczej prawdę mówi diabeł? Komu dać wiarę? Komu zaufać? Wiem, jak skończyła się ta próba. Adam z Ewą zaufali diabłu, a od Boga zaczęli uciekać. I ta nieufność, która wtedy za pośrednictwem diabła zakradła się w serce Adama i Ewy, przeszła również na nas. My również nosimy w sobie ten strach przed Panem Bogiem, żeby mu do końca nie ufać. Co prawda mówimy, Bóg jest miłością, ale w pewnych sytuacjach życiowych uważamy, że jednak lepiej będzie dla nas zrobić po swojemu, nie po Bożemu. Kiedy możemy przestać się bać Boga? Kiedy zaczynamy Mu ufać? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Człowiek przestaje się bać Boga wtedy, kiedy robi to, czego Bóg od niego oczekuje. To znaczy w praktyce, kiedy jest posłuszny Bożym przykazaniom, nauce Kościoła, nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy tej nauki Kościoła do końca nie rozumie, albo kiedy ta nauka Kościoła jest dla niego bardzo trudna, albo kiedy ta nauka Kościoła idzie bardzo mocno pod prąd temu wszystkiemu, co dzieje się na świecie. Wtedy dopiero mamy szansę przestać bać się Boga. Nie od rzeczy jest chyba taka wielka popularność od już kilkudziesięciu lat nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia z tym głównym przesłaniem, napisem na obrazach: Jezu, ufam Tobie. Chcę Tobie, Boże, ufać. Nie boję się Ciebie, więc dlatego Ci ufam, bo wiem, że to Ty jesteś dobry, to Ty jesteś miłością, a nie diabeł. On oszukuje, to Ty mówisz